Jeszcze parę słów, które Pan Jezus wypowiedział. W Mateusza 12, rozdział 25 wiersz. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Więc nie chodzi o to, jak mądry jest człowiek, tylko prosty człowiek. Człowiek, który zrozumiał. Tak samo jak sprawiedliwy. Sprawiedliwy jest ten, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Już jest sprawiedliwy, bo przyjął spłatę swego długu. Jest wdzięczny Bogu za to, że dług został spłacony. A więc objawienie, które przychodzi do prostych ludzi, którzy mają świadomość, że Bóg chce nas napełniać, chce mieć z nami piękną społeczność. Później Pan Jezus zaprasza, aby wejść w Jego jarzmo, żeby przyjąć Jego brzemię, żeby ono jest lekkie, przyjemne. A więc znowu swoboda, swoboda działania. Pan Jezus wzywa wszystkich. Później dalej mówi w tym 12 rozdziale od 18 wiersza: oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie, złożył na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Jaka święta determinacja, żeby wydostać nas z niewoli, wprowadzić do chwalebnego działania. To wtedy, tak jak było powiedziane, że tu się kończy egoizm, że może ja coś stracę, jak ktoś stanie na pozycji i zacznie zwyciężać, zacznie pokonywać diabła i zacznie służyć dobrej sprawie. Im więcej naśladowców Chrystusa, tym lepiej. Tym więcej możliwości, żeby dotrzeć do innych ludzi jeszcze. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. I 30 wiersz: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Więc Jezus mówi bardzo wyraźnie, jeżeli nie jesteśmy z Nim w tym, żeby ratować, to już jesteśmy przeciwko Niemu. Wtedy nie ratujemy, ale zaczynamy przeciążać temat w drugim kierunku. Zaczynamy szemrać, narzekać, doszukiwać się czegoś złego. Podczas gdy my nie potrzebujemy tego. Krzyż Chrystusowy mówi o tym, że On jednakowo wszystkich nas umiłował, dając Tobie i mi możliwość, abyśmy mogli przychodzić w Bożej sprawie. Skłaniaj swoje kolana. Jeżeli potrzeba, sprawdź swoje ręce, swoje usta. Ale jeżeli na przykład by się topił człowiek, a ja byłbym ratownikiem, a morderca by krzyczał pomocy, to ja bym powiedział: nie, nie, mordercy nie wysłucham. Musi to być przynajmniej ktoś, kto nikogo nie zamordował. Nie, wysłucham mordercy. Wysłucham mordercy, bo morderca widzi, że ktoś potrzebuje pomocy i wie, gdzie wołać. A więc czasami może przyjść człowiek, który nie jest całkiem czysty, ale woła, już ma to w sercu, że zaczyna wołać i Bóg wysłucha i pomoże temu człowiekowi, żeby ten człowiek skończył z tym złem, ze swoim grzeszeniem. Ale rozumiecie, chodzi o wołanie Chrystusa. Chodzi o zobaczenie, że ktoś potrzebuje pomocy i przyjście do tego, który może udzielić pomocy. To się zaczyna świadomość tego, że po to właśnie przyszedł Chrystus, żebyśmy widząc potrzebę, wiedzieli, gdzie biec, aby ten, który potrafi udzielić pomocy, udzielił tej pomocy. Potem dorastamy, zaczynamy rozumieć, żeby dalej sięgać i przebywać w tej społeczności, potrzebujemy się oczyszczać, uświęcać się, bo Bóg jest święty. Ale czasami się tak zaczyna, że się nawracasz, jeszcze żyjesz w różnych grzechach, a już rozmawiasz z Bogiem, już modlisz się za sąsiadów, modlisz się za kogoś i Bóg wysłuchuje. Już dociera to, a więc już Duch Chrystusowy zaczyna działać, a człowiek jeszcze nie jest takim super naczyniem. Ale potem dorasta coraz bardziej, zaczyna rozumieć coraz więcej
I to, co wcześniej można było minąć, już później Bóg nie mija, bo sługa staje się rozumny. Kto już wie, a nie czyni, wtedy jest inaczej. Nie? A jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a nie czyni, to też Bóg inaczej podchodzi. A więc Pan Jezus mówi tak, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I po co On przyszedł? Zbawić grzeszników, wyprowadzić nas z niewoli ciemności, to czytałem wcześniej, przyprowadzić przed oblicze Ojca, żebyśmy mogli doświadczyć, że teraz Ojciec chce z nami mieć społeczność. Oczyszczeni krwią Jezusa, poddajemy się woli Ojca. I to jest niesamowite doświadczenie. I to jest do wszystkich ludzi. Pamiętacie, co Paweł pisał w liście do Tymoteusza? A wy módlcie się za wszystkich ludzi, bo Bóg chce, aby wszyscy zostali zbawieni. To jest niesamowite, że to nie jest Twój temat osądzać. Twój temat jest modlić się. Rozumiesz czy nie? Modlić się, bo kiedyś ktoś za ciebie się tak modlił, a może to też nie był człowiek całkiem w porządku. Ale Duch Chrystusowy już w tym człowieku zaczynał działać i zaczynał pracować w tym kierunku. A więc naczynie rośnie, doświadczenie rośnie i rozwija się, ale Bóg rozpoznaje już najmniejszy element tego chrystusowego wołania, że nie zależy ci na tym, żeby komuś stała się krzywda, ale żeby ktoś został uratowany, ktoś został wydostany. To jest właśnie Chrystus. I Chrystus mówi, że kto ze mną nie zbiera, już rozprasza. A więc na czym powinno nam zależeć? Na tym, żeby wszyscy się uratowali, żeby każdemu się powiodło. To powinno być głównym akcentem tego, po co w ogóle przychodzę do Boga. Nie po to, żeby się zgłosić i powiedzieć, no Panie Boże, ja zgodnie z Twoim tym planem i zamysłem proszę o tego kogoś, ale reszta już mi nie obchodzi. Pamiętacie z tym sługą Bożym, jak jechał na koniu i tam pewnym ludziom koń padł. No i ten sługa Boży, no co się wam dzieje i tak dalej, koń padł, a jest Bóg, który potrafi pomóc w danej sprawie, to ja się pomodlę i Bóg wam pomoże. No i klęknął na kolana, ale miał konia przed oczami, swego konia własnego. Później wstał, mówi, odpowiedź już mam tutaj, to jest mój własny koń, proszę weźcie mojego konia, zabrał siodło, poszedł na piechotę dalej. Niesienie pomocy czasami może kosztować ciebie to, co ty masz i poniesiesz koszt tego, że nie tylko modlę się i Panie pomóż, ale może być, że to ty masz pomoc dla tego kogoś i Bóg będzie chciał tej pomocy od ciebie. A więc to też jest próba. Pan Jezus modlił się, ale położył życie za mnie i za ciebie. A więc to też jest kładzenie życia. Niech Bóg nam pomoże w tym, aby tak się powiodło. Pamiętacie? Uczniowie sprzeczali się, niedługo było przed ofiarą Jezusa, oni się sprzeczali, kto z nich jest większy. A więc w ich sposobie myślenia było to, kto z nas będzie większy, kto będzie wyżej siedział. I Pan Jezus mówi zupełnie co innego, aby stali się jak słudzy, aby służyli sobie nawzajem. Niech Bóg pomoże tobie i mnie mieć myślenie sługi. Jesteśmy tu, żeby służyć, nie panować. Służyć, a ty wbij im to do głowy, że sługa będzie tam, gdzie jest jego Pan. Służmy więc na tyle, na ile umiesz. Przychodź. Syn marnotrawny, kiedy wracał do swego ojca, wiedział tylko jedno. Ojcze, powiem memu ojcu, zgrzeszyłem i nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń ze mnie jednego z najemników twoich. W ten sposób chciał powiedzieć ojcu, zrozumie to, co zrobiłem i to było złe i sam wymierzam też karę. Ale co zrobił ojciec? Ojciec nie przyjął tej kary, wziął tego syna, kazał go ubrać, kazał wyprawić ucztę z powodu jego powrotu. A więc ojciec postąpił inaczej, chociaż widział w synu to uniżenie. On je zaakceptował w formie tego, że nie będziesz najemnikiem u swego ojca, będziesz synem. I później do tego starszego swojego syna powiedział tak samo, oto był martwy, a ożył, czy nie mielibyśmy się radować, czy nie mielibyśmy się cieszyć z tego.
pomyśl jedno, Twoje życie i moje ma tylko wtedy sens, kiedy Duch Chrystusowy działa w nas. Kiedy my widzimy potrzebę, widzisz w swoim domu potrzebę, widzisz, że czegoś brakuje, masz odpowiednie możliwości, a więc robisz to, żeby wypełnić tą potrzebę. To jest rola sługi, to jest to, co mieliśmy jako dzieci, potem dorastamy, stajemy się rodzicami, a więc rozwija się nasza modlitwa, zaczyna się przemieszczać coraz bardziej w kolejnym kierunku. Niech Bóg pomoże Tobie i mi, żebyśmy to rozumieli. Zaangażuj się w Bożą sprawę. Poddaj się temu, który wie, co zrobić. On ukształtuje każde naczynie w odpowiedni sposób, ale patrz i poddaj się. Jeżeli zobaczysz gdzieś grzech, wyznaj. Jezus powiedział, kto wyznaje grzech Jemu, On oczyści, ale bądź zaangażowany, wygraj. Nie daj się zniechęcić ani zatrzymać. Ratuj się, modląc się za innymi. To, co kiedyś powiedziałem, kiedy modliłem się ze swoimi wrogami, modlę się do dzisiaj. I wtedy Bóg mi powiedział, że ja modlę się w sumie o siebie. I byłem zdziwiony, jak ja modlę się o siebie. I wtedy wytłumaczył mi Duch Święty. Gdy modlisz się o swoich wrogów, zachowuje swoje serce przed nienawiścią, która by przyszła do ciebie, gdybyś się o nich nie modlił. A więc w sumie modląc się, zachowuje swoje serce w czystości. Modląc się o innych, zaczynasz nabywać coraz więcej potrzeby, żeby Bóg pomógł komuś. Zaczyna cię cieszyć to, kiedy widzisz Bożą odpowiedź. Zaczynasz doznawać, że Chrystus staje się dla ciebie kimś drogocennym. Może być mały początek. Zawsze był mały początek, ale potem z jednego nasienia potrafią wyrosnąć inne nasienia. I niech Bóg będzie z Tobą i ze mną, niech sprzyja nam i pomoże nam, aby nasze życie nie było zmarnowane, żebyśmy widzieli cel i w tym, zgodnie z tym celem postępowali. Niech Duch Chrystusowy dalej modli się za mną i za Tobą, wstawia się. Niech Chrystus dalej wstawia się za nami, a my dalej stawiajmy się za sobą nawzajem i bądźmy gotowi na to, co Bóg z tym będzie chciał zrobić. Amen. Amen.